Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak ten zestaw Surpass jeździ sobie na pakiecie 3S. Jest tu pakiecik Flowreon 2800 mAh. 3S oczywiście 35C, także zaraz sobie zobaczycie, jaka jest różnica między 2S a 3S, szczególnie jeżeli chodzi o prędkość. Moc wiadomo jest większa, a prędkość to sobie też zaraz zobaczycie, jest też dużo, dużo lepsza. Także no zdecydowanie ten silnik 12T 5-slotowy lepiej się spisuje na pakiecie 3S, także zaraz sobie zobaczycie. Głównie o prędkość mi tutaj chodzi, także zobaczcie sobie. Słuchajcie, 3S to jest po prostu idealne dla tego silnika, bo jest i precyzja, i moc, i prędkość. Także na 2S no było w porządku, ale zdecydowanie za wolno. Natomiast 3S, zobaczcie, jak on goni. No, jest zdecydowanie lepiej. Także jeżeli zastanawiacie się nad tym zestawem, a naprawdę ja Wam powiem, że ten zestawik jest bardzo, bardzo dobry, to 3S to jest to. Naprawdę jest po prostu, jest ogień. Co jeszcze ciekawe, słuchajcie, ja to serwo JX-a to 21 kilo, niebieskie, wodoodporne. Ono standardowo pracuje na 6V, a to ESC ma BK74V. No i powiem szczerze, daje radę to serwo. Nic się z nim nie dzieje. Bardzo fajnie tutaj działa, także to jest kolejny plusik. Ja również serwa SPT, to 26 kg, to również ma standardowo 6V, też je na 74V gonie. I powiem szczerze, że te serwa naprawdę no, dają tutaj radę. Także jeszcze raz, jak ktoś szuka naprawdę fajnego combo, to myślę, że to combo w zupełności tutaj spełni jego oczekiwania. Ja Wam tu zaraz jeszcze raz pokażę to combo z bliska, bo to Was pewnie interesuje. Sobie tylko tutaj złożę kamerkę. O. No i tutaj wszystko fajnie, pięknie mamy. Fajny statyw sobie kupiłem do kręcenia filmików na takim trójnogu. No i to mamy jeszcze raz Surpass Crawler 12T 550. Pięć slot. Tu zobaczcie na to, szczególnie pod palcem jest napisane 5 slot ESC. Jeszcze raz. Oczywiście na Banggoodzie możecie to sobie zakupić. Także no, a pakiecik Flowreon 3S 35C 2800 mAh. Też bardzo fajne pakiety. Można też je w dobrej cenie zakupić gdzieś tam. No. Oczywiście pod filmem wszystkie linki do tego zestawu, do tego pakietu. Też Wam tam wrzucę linka, będziecie sobie mogli zobaczyć. Tu jeszcze taka ciekawostka, jak mam tylne zawieszenie rozwiązane. Kolega Crazy mi to tutaj podpowiedział, także dzięki za to.
Mam zamówione, drukowane te elementy, ale póki co to są po prostu ramiona orczyków, gdzieś tam te takie poczwórne, przycięte i naprawdę super to tutaj się spisuje. Tutaj sobie jeszcze zrobiłem to mocowanie na magnes, także no i tak by to wyglądało z grubsza. No to teraz myślę, że to już wszystko. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.